Witam. Dzisiaj pogadamy o podpinaniu zewnętrznych skryptów JS do dokumentu HTML. Wszyscy na pewno wiemy, że dołączenie takiego zewnętrznego pliku ze skryptem realizujemy w witrynie poprzez tagi script, przy czym znacznik otwierający musi być wyposażony w atrybut src, source, którego wartością jest ścieżka względna do inkludowanego pliku. Obviously. Natomiast przy okazji podpięcia takiego zewnętrznego pliku możemy także do znacznika otwierającego dopisać dodatkowo dwa inne możliwe atrybuty. Jeden nazywa się async, a drugi defer. Dzisiaj dowiemy się, co te atrybuty zmieniają, a przy okazji opowiemy sobie o tym, jak w ogóle przeglądarka zachowuje się w momencie, kiedy napotka w kodzie strony takie podpięcie zewnętrznego skryptu. I od tego zacznijmy. Załóżmy, że mamy na pulpicie folder z projektem, a w nim witrynę index.html. Po otwarciu indeksu przez przeglądarkę wczytuje ona sobie HTML tego dokumentu linia po linii i w końcu dociera do momentu, gdy pojawia się nasze podpięcie zewnętrznego skryptu, który siedzi w pliku o nazwie functions.js. Co robi w tym momencie przeglądarka? Otóż uwaga, po pierwsze zatrzymuje w tym miejscu dalsze parsowanie HTML-a. Zobrazujmy to sobie na takim ideowym wykresie. Niech osią poziomą będzie czas. I teraz tak, najpierw po otwarciu dokumentu parsowane są linie HTML-a od tej pierwszej, czyli od doctype'u, aż dochodzimy do miejsca podpięcia zewnętrznego skryptu. Tutaj parsowanie zostaje wstrzymane i zaczyna się tak zwane fetchowanie skryptu, czyli ten plik functions.js jest pobierany w całości z serwera i przygotowywany do wykonania. I kiedy ten proces dobiegnie końca, to następuje wykonanie skryptu, które też jakiś tam czas trwa. I dopiero kiedy wykonanie się zakończyło, powracamy do dalszego parsowania HTML-a. Czyli wystąpiła przerwa czasowa we wczytywaniu wizualnym witryny, no bo HTML to rzeczywista, widoczna zawartość strony. Czyli internauta patrzy na pusty ekran i denerwuje się, że strona wczytuje się jakoś strasznie długo. Zwłaszcza jeżeli ten zewnętrzny plik JS-a będzie sporych rozmiarów, bo to na przykład jakaś cała biblioteka. Co prawda w wersji min, ale i tak ważąca powiedzmy kilkaset kilobajtów. Niedobra sytuacja, prawda? To raczej najpierw powinny się załadować wszystkie visuals, czyli divy, tabele, paragrafy tekstu, obrazki, a dopiero potem, po pokazaniu tego wszystkiego na ekranie, powinny być pobrane i wykonane skrypty. Wówczas internauta odniesie wrażenie, że strona jest lekka, że się szybko wczytuje. I to właśnie dlatego większość takich zewnętrznych skryptów umieszczamy pod koniec sekcji body, tak żeby one doczytywały się już po ukazaniu się zawartości HTML witryny na ekranie. Z tego to wynika. Chodzi tylko albo aż o to, żeby internauta odniósł wrażenie, że strona szybko się pojawia w oknie przeglądarki. Taki mamy cel. I teraz wracając do wykresu, takie jest domyślne, że tak powiem ideowe zachowanie przeglądarki, kiedy napotka podpięcie zewnętrznego skryptu. Pomijamy oczywiście mechanizmy cache'owania, jak i techniki preparowania skryptów przez silniki javascriptowe, z których korzystają przeglądarki. Tak to wygląda ideowo. I teraz atrybuty async oraz defer zmieniają ten domyślny sposób zachowania. I kluczem jest zrozumieć, w jaki sposób tego dokonują, jak wpływają na ten defaultowy proces. Po pierwsze, wprowadzony w HTML5 atrybut async. Stosowanie tego atrybutu ma sens tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli skrypt osadziliśmy z zewnętrznego pliku, tak jak u nas. Czyli dopisanie tego atrybutu ma sens tylko jeżeli w otwierającym znaczniku script ustawiono atrybut src ze ścieżką do pliku. Natomiast nie ma sensu dla skryptów, których kod byłby osadzony pomiędzy znacznikami script w samym dokumencie HTML, a nie w zewnętrznym pliku. Natomiast co do działania atrybutu, zobaczcie sama jego nazwa. Async wzięło się od asynchronicznie, co oznacza niezależnie od zegara, niezależnie od czasu. No i jak teraz zachowa się przeglądarka? No najpierw tak samo parsujemy HTML, aż do momentu, gdy napotkamy na podpięcie zewnętrznego skryptu, ale tym razem już z ustawionym atrybutem async. I teraz standardowo przeglądarka zatrzymałaby tutaj dalsze parsowanie HTML-a i zajęłaby się pobieraniem i fetchowaniem skryptu. Ale w przypadku obecności atrybutu async nie robi tego. Parsowanie HTML-a nie zostaje zatrzymane, a pobieranie, fetchowanie skryptu odbywa się, można powiedzieć, równolegle, czyli w tym samym czasie, gdy parsowane są dalsze, kolejne linie HTML. I dopiero kiedy skrypt został już pobrany i przygotowany, przeglądarka zatrzymuje parsowanie HTML-a i wykonuje skrypt, co też trwa jakiś czas, prawda? A kiedy wykonanie się zakończyło, przeglądarka wznawia dalsze parsowanie HTML-a. Taki byłby schemat ideowy przetwarzania skryptu z atrybutem async. Oczywiście w praktyce różnie to bywa. Istnieją różne zaawansowane mechanizmy przeglądarki i engine'ów JS-owych, natomiast na pewno można powiedzieć, że obecność atrybutu async to zawsze jest wyraźna informacja, że dany skrypt może być wykonany asynchronicznie.
Parser HTML-a nie musi się zatrzymać w momencie, gdy napotka na osadzenie skryptu wyposażone w atrybut async. A samo wykonanie skryptu nastąpi, gdy tylko będzie on gotowy do pracy, po tym jak zostanie pobrany i sfetchowany, co jednak odbywa się równolegle z parsowaniem HTML-a, bez potrzeby pauzy, ok? I drugi, starszy atrybut o nazwie defer. Podobnie jak ostatnio, stosowanie tego atrybutu ma oczywiście tylko sens dla zewnętrznych skryptów, czyli ten otwierający znacznik script musi mieć ustawiony atrybut src ze ścieżką do zewnętrznego pliku. Podobnie także nazwa atrybutu mówi tutaj prawie wszystko. Defer wzięło się od słowa deferred, czyli odroczony. Oczywiście w sensie odroczony w czasie. A zatem obecność takiego atrybutu sprawia, że wykonanie skryptu zostaje odroczone do momentu, aż dokument HTML zostanie całkowicie sparsowany. Czyli jeśli chodzi o wykres ideowy, to najpierw tak samo parsujemy HTML od momentu otwarcia, aż do momentu, gdy napotkamy na podpięcie zewnętrznego skryptu. Ale tym razem już z ustawionym atrybutem defer. I podobnie jak dla async, przeglądarka nie zatrzymuje parsera HTML, tylko pobieranie i fetchowanie skryptu odbywa się równolegle do wczytywania treści dokumentu. Natomiast już samo wykonanie skryptu nastąpi dopiero po zakończeniu parsowania całego dokumentu, a nie jak dla async po ukończeniu okresu fetchowania. Skrypt nie zostanie wykonany, dopóki nie zakończymy parsowania. I to jest ta główna różnica. Okej, to teraz rzućmy okiem jednocześnie na wszystkie trzy przypadki. Kolejno brak atrybutu, potem ustawiony async, no i na końcu ustawiony defer. Jak mówię, to są schematy ideowe. W praktyce wszystko może się odbyć nieco inaczej. Trzeba to czytać z rozsądkiem, prawda? Na przykład gdybyśmy mieli wielki skrypt JS-a, powiedzmy ważący 100 kB i podpielibyśmy go pod koniec sekcji body w samej końcówce dokumentu. No i załóżmy, że w tym podpięciu ustawiliśmy atrybut async. No to wówczas i tak czas pobierania i fetchowania skryptu będzie dużo dłuższy, aniżeli parsowania tej końcówki HTML-a. Więc czy to będzie ustawiony atrybut async czy defer? W praktyce nie będzie wielkiej różnicy, bo skrypt i tak zostanie w praktyce wykonany już po ukończeniu parsowania, bo tak niewiele linii HTML-a pozostało po tej linii z jego podpięciem, prawda? Ponadto na przykład przeglądarka Google Chrome korzysta z silnika JS-owego engine'a o nazwie V8, V8. I ten silnik zawsze podejmuje próbę wstępnego parsowania zewnętrznych skryptów, niezależnie od ich atrybutów, odpalając w systemie specjalny wątek dedykowany temu zadaniu. W ten sposób minimalizuje się tą taką blokującą naturę JavaScriptu, no przynajmniej wobec HTML-a. Także różnie to bywa w praktyce. To są schematy ideowe, rozumiemy to. Niemniej jednak one rzeczywiście świetnie oddają ideę działania tych dodatkowych atrybutów. I teraz, kiedy to już rozumiemy, to pytanie, jakie rodzi nam się w głowach odnośnie tych atrybutów, brzmi, kiedy użyć którego? I czy to w ogóle ma jakiś sens dla skryptów osadzonych, tak jak Pan Bóg przykazał pod koniec body? No i to są świetne pytania. Przede wszystkim, jaki jest główny cel stosowania tych dodatkowych atrybutów? No, jak widać na wykresach, chodzi nam głównie o niezatrzymywanie parsowania HTML-a na czas pobierania i fetchowania zewnętrznego podpiętego skryptu. Czyli w praktyce chodzi o to, żeby zawartość strony szybko pojawiła się na ekranie, bez pauzy na pobieranie skryptów JS. A zatem dodanie async czy defer dla skryptów umieszczonych pod koniec body niewiele nam da w tym kontekście, bo też mamy w tym miejscu dokumentu jedynie resztkę HTML-a do przeparsowania, a czasem będzie to już tylko zamykający tag body i zamykający tag HTML. Więc najwięcej zyskamy, jeśli te atrybuty przypiszemy tym skryptom, które z jakichś przyczyn muszą być umieszczone dużo wyżej w kodzie. I faktycznie ich doczytywanie może potrwać na tyle długo, że spowolni pokazanie witryny w oknie przeglądarki. Dla takich skryptów stosowanie defer lub async może się okazać całkiem wprawnym zabiegiem, który rzeczywiście realnie, pozytywnie wpłynie na komfort użytkowania witryny. I zasadniczo bez problemu rozumiemy tę ideę. Skrypt jest umieszczony wysoko, dużo HTML-a po tym podpięciu jeszcze pozostało do sparsowania, no niech się to dalej przetwarza i wyświetla na ekranie, a pobieranie i fetchowanie skryptu niech się odbywa równolegle. Proste i piękne. Natomiast wiele osób w tym momencie powie, no ale przykład, daj konkretny przykład, jak zobaczę to w praktyce, to lepiej zrozumiem. Jasne, masz absolutną rację, zgadzam się w 100%. I dlatego zobaczmy bardzo częsty, spotykany co krok w sieci, konkretny przykład użycia dodatkowego atrybutu. Reklamy programu AdSense. Załóżmy, że mamy witrynę, bloga na temat filozofii, najpierw jest logo z poziomem menu głównym witryny, potem następuje pierwsza, pozioma reklama programu AdSense 970x90 pikseli. Dalej jest lewa szpalta z wpisem blogowym i gdzieś mniej więcej w środku artykułu następuje druga reklama, też pozioma 728x90.
Dalej kończy się artykuł, mamy komentarze bloga odwiedzaczy i pojawia się prawa szpalta, taki aside z pomocniczą nawigacją i trzecią, ostatnią reklamą o wymiarach 160x600. Jak wiemy, limit ilości reklam w AdSense wynosi właśnie 3 jednostki na podstronę. No i na końcu mamy stopkę, footera, witryny. No i teraz, każda reklama to osobny zewnętrzny skrypt JS-a, który znajduje się na serwerze Google'a. No i on pobiera dla nas grafikę i link wybranej jednostki reklamowej. A ta jednostka, ten baner, pojawia się dokładnie w miejscu osadzenia skryptu. Więc nie bardzo mamy możliwość przesunąć te skrypty na koniec sekcji body. Nie da rady, bo pierwszy skrypt musi się znaleźć pod menu głównym, drugi w środku artykułu, a trzeci w aside'zie, obok pomocniczej nawigacji. Czyli co? Mamy trzy skrypty, które można by przetworzyć asynchronicznie, żeby ich pobieranie i fetchowanie nie zatrzymywało parsowania HTML-a, czyli w praktyce pokazywania zawartości bloga na ekranie. Bo zobaczmy, jeśli te skrypty nie będą asynchroniczne, no to wówczas HTML jest parsowany do momentu napotkania pierwszej reklamy, czyli użytkownik widzi tylko logo i menu główne i teraz czekamy na pobranie i wyrenderowanie jednostki reklamowej z zewnętrznego serwera Google, a parsowanie jest wstrzymane. Czekamy, czyli jako internauta po prostu siedzę i śmierdzę. Czekam, aż ta fantastyczna reklama, na przykład Gry o Tron, się wreszcie doładuje. A w myślach powtarzam sobie tylko shame, shame. No ale w końcu pojawia się nam ten fantastyczny baner Gry o Tron, HTML znowu jest parsowany dalej, ale tylko do połowy artykułu, bo tam mamy już następny zewnętrzny skrypt drugiej reklamy AdSense. Więc czekamy znowu, jak ten wielki mur na białych wędrowców, aż w końcu łaskawie pojawia się reklama naszego ulubionego dezodorantu. Dopiero potem pojawia się druga połowa artykułu, komentarze czytelników, no i prawa szpalta. No, do momentu napotkania skryptu trzeciej reklamy. Znowu przerwa i po chwili jest. Tym razem to na szczęście reklama naprawdę fajnego serialu. I na koniec doczytuje się resztka aside'a i stopka witryny. Tak by to wyglądało, gdyby reklamy były ładowane synchronicznie, czyli bez żadnego ustawionego dodatkowego atrybutu. I dlatego w internecie właśnie na przykład reklamy ładowane są z użyciem atrybutu async. Na pewno widzieliście ten efekt niejednokrotnie, że wchodząc na jakąś witrynę ładuje się cała jej treść, a banery reklamowe pojawiają się po sekundzie czy dwóch. Teraz już wiemy, z czego to wynika. Dobry przykład, prawda? Idealnie obrazuje zastosowanie tych naszych dzisiaj omawianych atrybutów, że tak powiem, w akcji. Ktoś jeszcze zapyta, a dlaczego tam jest async, a nie defer? Przecież odroczenie do momentu wczytania całej witryny byłoby nawet lepsze aniżeli zachowanie asynchroniczne. No, częściowo jest to na pewno spowodowane tym, że atrybut defer może być niepoprawnie obsługiwany w IE poniżej 9. Częściowo jest to też pewnie kompromis pomiędzy zadowoleniem internauty, a zadowoleniem reklamodawców. Inna rzecz, że jeśli oglądamy internet w przeglądarce z rodziny IE wcześniejszej od wersji 9, to i tak jesteśmy w czarnej dziupli i prosimy się o kłopoty. No ale jak to mówią, wilk musi być syty i owca cała. I tak fajnie, że pobieranie i fetchowanie reklam nie zatrzymuje nam parsowania HTML. I drugi, bardzo popularny przykład, również związany z gigantem z Mountain View, analityka sieciowa witryny, czyli usługa Google Analytics. Instrukcja implementacji mówi umieść kod śledzenia na samym początku sekcji head, czyli też nie mamy wyboru. Nie możemy tego przesunąć na koniec body, bo nie będzie działać do końca poprawnie. A zatem co proponuje Google? No widzimy, zewnętrzny skrypt został wyposażony w atrybut async, czyli nie spowolni to już tak bardzo parsowania treści strony. No, myślę, że teraz rozumiemy już doskonale te dwa dodatkowe atrybuty. W codziennej praktyce najczęściej spotkamy się z atrybutem async, aczkolwiek nie tylko. Skrypty z defer mają jeszcze tę dodatkową zaletę, że gwarantują one właściwą kolejność wykonania. Będzie ona dokładnie taka sama, jak kolejność pojawiania się zewnętrznych skryptów z tym atrybutem w dokumencie. No, zakładając, że ktoś nie używa IE poniżej 9. Okej, to tyle w tym shorcie. Zachęcam oczywiście, aby także samodzielnie zgłębić ten temat, natomiast na pewno rozumiemy już teraz całą filozofię stosowania obu tych atrybutów. Myślę, że warto o tych możliwościach wiedzieć i zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby strona ładowała się jak najszybciej. Dzięki za uwagę, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.